Cześć! Na tych zajęciach staram się Wam w dość prosty i przystępny sposób pokazać, jak tworzymy drugi głos. Czyli jak do naszej prymki, tego głosu wiodącego, podstawowego, dogrywamy kolejne linie. Niewątpliwie bardzo przydatna jest tutaj znajomość budowy akordu, podstaw harmonii, zasad tworzenia interwałów. My postaramy się to tak zminimalizować do takiej wiedzy w pigułce i zrobimy to na przykładzie znanej pieśni patriotycznej Polskie Kwiaty. Zagramy teraz prymkę. Najprostszym sposobem na dodanie drugiego głosu jest oparcie go o dźwięki, na którym zbudowany jest akord, który w danym momencie zagrywamy. My zaczynamy nasz utwór od akordu d-moll. Akord d-moll oparty jest na dźwiękach D, F, A. I jednym ze składników naszego głosu wiodącego, tak zwanej prymki, jest dźwięk A. Natomiast my do tego wykorzystamy również drugi składnik akordu d-moll, dźwięk F. Czyli gramy tercjowo, wykorzystując tercję. I przechodząc już do kolejnego akordu g-moll, wykorzystamy dźwięki z akordu g-moll. Akord g-moll składa się na dźwiękach g, b, d. My w tym momencie sobie zagramy b, d, g. Następnie przechodzimy do akordu c-dur. Wiadomo, że akord c-dur składa się z dźwięków c, e, g, a my tutaj wykorzystamy e, g. I idziemy do dźwięku F-dur. Akord F-dur składa się z dźwięków F, A, C. My zagramy A, C, F. Czyli akord F-dur w pierwszym przewrocie. Jeszcze raz. Jak sam widzisz, większość opiera się drugiego głosu o dźwięki, które są wykorzystywane w danym akordzie, który w danej chwili gramy. Także wykorzystuj te dźwięki z akordów. Już masz podstawę do drugiego głosu, do trzeciego głosu. Zobacz jeszcze, jak to wygląda w całości.
Tak więc, jak zapewne zauważyliście na przykładzie tego utworu, drugi głos był oparty o tersję wielką bądź małą. Oczywiście były również inne stosowane interwały w stosunku do głosu pierwszego, czyli tej naszej prymki, była i kwarta, kwinta, seksta, septyma, ale w przeważającej większości drugi głos w stosunku do pierwszego był w interwale tercji. I też, jeżeli budujecie do jakiegoś utworu drugi głos, proponuję, byście właśnie w tercji zaczęli go tworzyć, opierając się oczywiście o dźwięki danego akordu. Ja Was oczywiście zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję.